Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku odpakujemy sobie jedną paczuszkę z AliExpress. Ja wiem co to jest i po prostu chciałabym Wam opowiedzieć troszkę o tym produkcie, który właśnie tutaj w tej paczuszce czeka. Ja jeszcze go oczywiście nie otworzyłam, jest zalakowany, więc otworzymy sobie razem na żywo. Jeżeli kogoś interesują zakupy z AliExpress, to serdecznie zapraszam do obejrzenia. Okay. Wczoraj przyszła mi paczuszka z AliExpress. Ja po dotyku już doskonale wiem, co to jest. Powiem Wam szczerze tak. Najpierw może odpakujemy, a potem Wam opowiem kilka słów o tej rzeczy i dlaczego właśnie tę rzecz zamówiłam. Także otwieram. Tu mamy drugą paczuszkę. Jak widzicie, zalakowaną jeszcze. I uwaga, uwaga. Tam, ta-da-dam. Zamówiłam taką szczotkę soniczną do oczyszczania twarzy InFace. I teraz Wam powiem tak. Wybrałam ją w kolorze różowym. Oczywiście na dole pod filmikiem będziecie mieli link do aukcji z tą rzeczą. I już Wam przed odpakowaniem najpierw powiem kilka kwestii takich. Dlaczego kupiłam, za ile kupiłam i tak dalej. Pierwszą pozytywną rzeczą, która mnie zaskoczyła, to taka. Ja ogólnie tą rzecz wybrałam na podstawie opinii i recenzji innych dziewczyn na grupie facebookowej, gdzie opisywały swoje przygody właśnie z tą konkretną szczoteczką soniczną InFace. I teraz tak, pierwszy podstawowy plus dotyczący tej szczoteczki to jest taki, że wysyłka jest z Polski. Tak, mimo tego, że zamawiamy na AliExpress, przesyłkę możemy sobie wybrać, żeby szła właśnie z Polski. Ja zamówiłam tą szczoteczkę 3 dni przed tym, jak mi przyszła, więc 3 dni, w ciągu 3 dni miałam ją już u siebie, także to jest bardzo, bardzo krótki czas oczekiwania. Tak jakbyśmy dokładnie zamawiali to w Polsce, tak też tutaj się stało. Nie było to w ogóle okres jakiś wydłużony czy zakłamany. 3 dni do mnie szła ta szczoteczka. Jeżeli chodzi o cenę, po przeliczeniu na złotówki, no bo wiadomo, że na AliExpress generalnie jest przelicznik z dolarów, ewentualnie euro. Po przeliczeniu na złotówki wyszło mi dokładnie 56 zł i 18 groszy. Wiadomo, że ta cena może po prostu być troszkę ruchoma, w zależności od tego, jaki kurs w danym dniu jest obrany i na podstawie tego się, wiadomo, przelicza kwotę na złotówki. I tak, jeżeli chodzi o kolorki, kolory były dostępne właśnie takie różowe, na który ja się zdecydowałam. Był jeszcze zielony, siwy i żółty. Ja stwierdziłam, że różowy to jest taki kolorek, który mi się najbardziej spodobał. Zastanawiałam się jeszcze nad kolorem zielonym. I w momencie, kiedy ja kupowałam tą rzecz, to wszystkie kolory były możliwe, była możliwość wysyłki z Polski. Natomiast w tym momencie, jak weszłam sobie w link, żeby po prostu skopiować sobie link dla Waszej wiadomości, byście mogli ewentualnie skorzystać z linku, to już widzę, że tylko opcja siwa jest dostępna, żeby móc ją wysłać właśnie z Polski do Polski. Także jeżeli się zdecydujecie akurat z tego linku, który ja Wam podeślę, to tam macie możliwość z Polski wysłania tylko koloru siwego. Jeżeli zdecydujecie się na różowy, no to on już będzie szedł z Chin. No i on może, wiadomo, mieć dużo dłużej wydłużony czas przesyłki. Może to być około miesiąca. Dokładnie nie wiem, bo nigdy od tego sprzedawcy nie zamawiałam, a u każdego sprzedawcy na AliExpress jest inaczej. Przesyłka może iść 2 tygodnie, ale może iść i 3 miesiące. Także nie mogę Wam zagwarantować, w jakim czasie dostaniecie tą przesyłkę. Możecie poszukać oczywiście innych aukcji, ale na tej aukcji, którą Wam podeślę, to jeszcze jest kolor siwy dostępny. Jeżeli Was interesuje, to proszę bardzo, sobie możecie oczywiście zamówić. I jest to szczoteczka soniczna, już sobie może ją wyciągniemy. Szczoteczka składa się z 3 trybów oczyszczania, ma 3 strefy oczyszczania. Za chwilkę Wam oczywiście pokażę, jak to wygląda. Czas pracy, ogólnie powinno się 90 sekund czyścić twarz i do tej maseczki, do tej szczoteczki sonicznej najlepiej używać właśnie jakichś takich, wiecie, piankowych rzeczy, przynajmniej z tego, co wyczytałam. Ja będę używała piankę z Sorai, ewentualnie żel, bo chodzi o to, że nakładacie sobie żel i czyścicie sobie właśnie twarz. Już wyciągamy i zobaczymy, jak to wygląda. W zestawie macie oczywiście pudełko, macie tutaj ładowarkę, dzięki której będziecie mogli sobie doładować to urządzenie. Tutaj, jeżeli chodzi o sprzedawcę, on nas tutaj jakby daje nam gwarancję, że
Ta szczoteczka będzie chodziła przez okres około 240 minut. Po 240 minutach ta szczoteczka prawdopodobnie się rozładuje. Nie wiem, bo dopiero ją trzymam w rękach dzisiaj. I czas ładowania tej właśnie szczoteczki to jest 2,5 godziny, ale to tak jak Wam wcześniej pokazywałam, mamy dołączoną tutaj ładowareczkę, więc nie musimy się naprawdę niczym martwić. Z tego co czytałam opinie na internecie właśnie, to dziewczyny po pół roku mają, używają codziennie i dopiero po pół roku ją ładują, także nie musicie się martwić, że po prostu będziecie musieli co chwilę ładować. Dobra, wyciągamy. W opakowaniu mamy instrukcję obsługi. Czekajcie, tutaj o, instrukcję obsługi. Ale z tego co widzę, niestety jest wszystko w wersji chińskiej, także nic tutaj za bardzo nie wyczytamy. Z jednej i z drugiej strony jest po chińsku. Oczywiście mamy tutaj obrazki. I tak, dalej. Przechodzimy do opakowania. Opakowanie, znaczy szczoteczkę macie zapakowane w takim plastikowym, fajnym opakowaniu. Dlaczego fajne? Według mnie to jest super, bo dzięki temu po prostu możemy ją utrzymać w czystości, w takiej trochę, wiecie, w takim porządku, jeżeli chodzi o łazienkę, bo sobie ją potem myjemy, wsadzamy sobie do takiego plastikowego opakowania i to już zupełnie inaczej wygląda. Tak jak Wam wcześniej wspomniałam, ona ma tutaj trzy tryby, trzy sfery jakby czyszczenia. Od najbardziej precyzyjnej do takiej ogólnej. Wyciągamy sobie. Jeżeli chodzi o zapach, ja zawsze nie wiem czemu wącham rzeczy z AliExpress, bo część rzeczy po prostu tak zajeżdża chińszczyzną tanią. Ale to nic, tutaj nic nie ma żadnego zapachu. Jeżeli chodzi o silikon, to tutaj też sprzedawca nas zapewnia, że jest on zupełnie bezpieczny. Nie wiem na ile to jest prawda, na ile nie. Ale w dotyku jest naprawdę bardzo delikatny ten silikon. Naprawdę mega przyjemnie się dotyka. I co Wam więcej powiem, jeżeli chodzi o wodoodporność, bo też się zastanawiałam, czy po prostu pod wpływem wody, czy na przykład jak umyję, to nic mi się tutaj, wiecie, nie zepsuje, po dostaniu się załóżmy nawet tutaj do tego wentylka, gdzie ładujemy, ale z tego co wyczytałam, tutaj jest opcja IPX7 i jest to właśnie taki oznacznik, który oznacza, że jest to wodoodporne i spokojnie, jeżeli chodzi o wypłukanie tego albo mycie twarzy, to nic się z tym nam nie stanie, jest to w tym stopniu akurat wodoodporne i nie musimy się o to martwić, że nam się to zepsuje, także tak. I tutaj odklejamy sobie naklejkę, bo tutaj mamy naklejkę, gdzie jest włącznik, odklejam sobie i spróbujemy ją uruchomić. Nie wiem, czy ona jest naładowana, więc zaraz sprawdzimy. Jeżeli nie jest naładowana, no to wtedy będę musiała ją podładować i dopiero ją testować. Wyczytałam w instrukcji takiej, wiecie, która była polecana przez inne użytkowniczki tej szczoteczki sonicznej, że trzeba po prostu dłużej przycisnąć ten właśnie przycisk, więc ja tak właśnie teraz zrobię. O, i czuję wibracje, naprawdę. Nie wiem, czy Wy to usłyszycie. I naciskając drugi raz, ta wibracja jest dużo, dużo szybsza. I trzeci raz jest trzy razy szybsza, czyli tak. Przyciskamy znowu bardzo długo i ona się nam wyłącza. Czyli powtarzając w skrócie, mamy tutaj trzy tryby czyszczenia, od najbardziej precyzyjnego do takiego ogólnego. Jeżeli chodzi o tryb pracy, to żeby włączyć to urządzenie, należy przycisnąć dłużej palcem tutaj ten przycisk, w którym mieliśmy tą naklejkę, oto dosłownie, i on się nam uruchomi na tym pierwszym trybie. Jeżeli chcemy tryb przyspieszyć, żeby po prostu te masowanie i czyszczenie było szybsze, naciskamy drugi raz, ale już wtedy krócej, po prostu wciskamy guzik i puszczamy palca, wtedy włącza nam się drugi tryb. Jeżeli chcemy trzeci tryb, włączamy znowu paluszkiem i włącza nam się trzeci tryb, czyli ten najszybszy. Później jeżeli chcemy wyłączyć to urządzenie, trzeba przycisnąć znowu przez dłuższy czas, przez kilka sekund palcem ten przycisk, który właśnie znajduje się tutaj na dole, w tym kółeczku, i urządzenie nam się po prostu wyłącza. Jeżeli chodzi o ogólny taki moją taką ocenę, to szczoteczka fajnie mieści się w dłoni. Jak widzicie, jest naprawdę bardzo fajna. Ja patrzyłam ceny, jeżeli chodzi o polskie sklepy, i naprawdę jest to no dużo, dużo droższe. Na pewno nie jest to w cenie 56 zł. Powiem Wam, że naprawdę szczoteczka bardzo mnie urzekła. Jestem mega ciekawa, jak będzie mi się sprawdzała przy pielęgnacji, jeżeli chodzi o pielęgnację właśnie
twarzy, używając do tego właśnie pianki albo jakiegoś żelu. Szczoteczka ma za zadanie nam oczyścić twarz, wymasować właśnie skórę twarzy. Przez to nasza skóra ma być bardziej elastyczna, wypielęgnowana i dużo, dużo gładsza. Powiem Wam, że czytałam bardzo dużo opinii pozytywnych na temat tej szczoteczki. Ja ogólnie bym się pewnie nie zdecydowała, bo jakoś tak zawsze byłam neutralna, jeżeli chodzi o jakieś takie nowinki. Chociaż ja wiem, że taka szczoteczka to już nie jest nowinką. Wiem też, że była taka szczoteczka dostępna w Biedronce, bo moja siostra kupowała szczoteczkę właśnie poprzez mnie, bo wiadomo, moja siostra jest w Niemczech. Kupowała mi szczoteczkę soniczną w Biedronce, ona kosztowała 30 albo 40 zł. Ale ona była zupełnie inna niż ta, wiem, bo po prostu trzymałam tamtą w dłoni. I powiem Wam, że ta jest dużo, dużo lepsza, przynajmniej jeżeli chodzi o taki efekt wizualny, jeżeli chodzi o no, taką ogólną moją ocenę, którą mogę teraz dać, bez jeszcze powiedzmy stosowania to na dłuższą metę. I co mogę Wam więcej powiedzieć? No ogólnie jestem bardzo zadowolona. Uważam, że produkt jest naprawdę bardzo fajny. I plusem jest na pewno to, że w zestawie mamy tutaj właśnie dołączoną taką plastikową... O, plastikowe takie opakowanie, gdzie możemy właśnie zapakować i w momencie, kiedy kończymy korzystać z tej szczoteczki, możemy sobie fajnie postawić gdzieś na półce, w łazience i wygląda to naprawdę bardzo fajnie, estetycznie i po prostu ta szczoteczka nie będzie się walała gdzieś tam, wiecie, rzucona w kąt, tylko jednak będzie tak bardziej, wiecie, no estetycznie to wyglądało, tak mi się wydaje. Szczoteczka dotarła oczywiście w całości, nic nie było połamane, tak jak Wam wspominałam, w zestawie macie instrukcję obsługi, z której niewiele skorzystacie, dlatego że wszystko jest napisane po chińsku i jeżeli ktoś zna chiński, no to oczywiście może sobie próbować to tłumaczyć. W zestawie macie ładowarkę, to też Wam wcześniej powiedziałam, i gotowy zestaw jest do mycia twarzy. Ja jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Zobaczymy, tak jak wcześniej Wam wspominałam, czy będzie mi się to sprawdzało. Jeżeli będzie mi się sprawdzało, to na pewno Wam o tym powiem, ale mówię, na te opinie, które czytałam właśnie na Facebooku, na tam stronka AliExpress polecamy, czy coś takiego, albo nasze zakupy, bo tych stronek naprawdę na Facebooku jest bardzo, bardzo dużo, nad czym ubolewam, bo prawie we wszystkich jestem i jak widzę jakieś takie rzeczy, które są bardzo zachwalane, to czasami się na nie skuszam, nie wiem czy dobre słowo, ale wiecie, że po prostu jest ta rzecz dla mnie taka atrakcyjna na tyle, że po prostu ją mam ochotę zamówić. Tak też było w przypadku tej właśnie szczotki sonicznej In Face. Naprawdę powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa. No i co mogę Wam więcej powiedzieć? Myślę, że będzie fajnie się ją użytkowało, zobaczymy, moja twarz może mi za to kiedyś podziękuje w wieku 50 lat. Na ten moment akurat nie używałam żadnej szczotki sonicznej, więc tym bardziej jestem ciekawa. Jestem też ciekawa, na ile wystarczy mi bateria, tak jak wcześniej Wam wspominałam, dziewczyny mówiły, że przy codziennym użytkowaniu przez te 90 sekund, bo to generalnie 90 sekund powinno się używać tej szczotki w ciągu dnia, to starczało im na kilka miesięcy, także myślę, że bez problemu, nawet jak mi się rozładuje, to będę miała możliwość podładowania i tym się akurat nie przejmuję. I co, moi kochani, no to będzie na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że taka recenzja takiej szczotki sonicznej Wam się spodobała. Może któraś z Was myśli o zakupie takiej rzeczy. Ja powiem Wam, że już dawno się przymierzałam, miałam ochotę kupić sobie tą szczotkę soniczną w Biedronce. Ale potem jakoś tak nagle, nie wiem, mówię, znaczy teraz nie ma tej szczotki sonicznej w Biedronce, ale już kilka razy po prostu była w ofercie, więc podejrzewam, że pewnie niebawem też się może pojawić, ale stwierdziłam, że jednak może dołożę sobie i kupię troszkę lepszą. Wydaje mi się, że ta jest ogólnie, jeżeli chodzi o wykonanie, dużo, dużo lepsza niż ta biedronkowa, ale czy chodzi o użytkowanie, czy jest lepsza, to się właśnie okaże. Także co, moi kochani, to wszystko na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że podobał Wam się. Dajcie znać, czy Wy używacie takich szczotek sonicznych. Jeżeli tak, to jakie Wy posiadacie i jakie macie ogólnie przygody z takimi szczotkami? Czy zauważyliście poprawę stanu skóry swojej po użyciu takiej właśnie szczotki? Ja jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Pa, pa, trzymajcie się wszyscy. Cześć!